Pani profesor, leczenie padaczki jest niezwykle wymagającym zajęciem dla lekarza, także wymagającym dla pacjenta. Dlaczego Państwo tak podkreślacie konieczność indywidualizacji procesu leczenia? Ta indywidualizacja leczenia związana jest z tym, że padaczka nie jest jednorodną grupą chorób. Padaczka jest tylko objawem pewnych chorób i dotyczy ludzi w różnym wieku, dotyczy dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych, osób w podeszłym wieku. I przyczyny padaczki w tych różnych grupach wiekowych są oczywiście bardzo różne. Leki zarejestrowane są też w różnych grupach wiekowych, w związku z tym możliwości zastosowania tych leków są bardzo ograniczone. Znamy wyniki badań na dzieciach, powiedzmy do 4 roku życia, powyżej i tak dalej. Nie zawsze możemy te wyniki, które znamy z badań na dorosłych, ekstrapolować na dzieci. I to właśnie w tym wyraża się ta indywidualizacja leczenia, że znamy rodzaj leków przebadanych, musimy je dostosować do indywidualnego pacjenta, który przede wszystkim jest w różnym wieku, ma różne dodatkowe choroby, może różnie reagować na lek. I ta indywidualizacja też się przejawia oczywiście doborem dawki, w zależności od tego, czy pacjent jest leczony tylko jednym lekiem, czy ewentualnie wieloma lekami. Czyli jest to bardzo skomplikowane, ale pojawia się wiele nowych cząsteczek. Dlaczego tak istotne jest, żeby Państwo mieli takie pełne spektrum terapeutyczne, bo wpływa to na, i w jakim stopniu wpływa to na jakość życia pacjenta? Naturalnie ciągle szukamy tego magicznego leku, który uzdrowi nam 30% pacjentów, u których określamy mianem padaczki lekoopornej. I faktycznie od lat 90. my obserwujemy nagły wzrost liczby pojawiających się nowych leków. Czekamy teraz notabene na nowe preparaty i liczymy, że w końcu będzie taki preparat, który tych 30% zadowoli. Ale też czekamy na preparaty, które zmniejszą liczbę objawów niepożądanych, które występują u pacjenta. I przez to, że mamy mniej redukcję napadów padaczkowych, mniej objawów niepożądanych, to i lepszą jakość życia. Pani profesor, celem leczenia jest redukcja napadów padaczki. Czy zawsze to się udaje osiągnąć? No cóż, niestety nie. Mamy tą dużą grupę, tak jak wspomniałam, 30% osób cierpiących na padaczkę, u których obojętnie co byśmy zastosowali, to liczba napadów jest ciągle taka sama. To czy postępuje z takim pacjentem? Wprowadzamy wtedy możliwość diagnostyki przedoperacyjnej i wprowadzamy leczenie operacyjne albo też metody stymulacji mózgu, stymulacja nerwu błędnego albo głęboka stymulacja mózgu i te metody w Polsce są również dostępne. To jest ta grupa 30% pacjentów. Wróciłabym jeszcze do przyczyn, bo wspomniała Pani, że indywidualizacja leczenia także wynika z tego, z kim mamy do czynienia, jakim wieku jest pacjent. Ale też czasami zdarza się, że przyczyną padaczki jest udar, czy wylew, czy tego typu wydarzenia. Czy to też wpływa na dobór terapii? Naturalnie inne leki stosowane są w przypadku tak zwanej padaczki udarowej, jeszcze inne, jeżeli mamy zmiany strukturalne w ośrodkowym układzie nerwowym, wtedy ewentualnie, jeśli są takie możliwości, to proponujemy leczenie operacyjne. Jeśli przyczyną są pewne defekty genetyczne, to też możemy indywidualnie dobrać lek w zależności od tego defektu. I tak na koniec, w jakim stopniu w opinii Pani profesor pacjenci z padaczką w Polsce, tymi różnymi typami pacjentów są we właściwy sposób zaopiekowani? Ja myślę przez to, że prowadzimy dość szeroką edukację w środowiskach epileptologów, neurologów i neurologów dziecięcych, to ze strony lekarskiej myślę, że są dobrze, nawet bardzo dobrze zaopiekowani. Natomiast problemem jest oczekiwanie na badania diagnostyczne, problemem jest oczekiwanie na konsultacje do poszczególnych lekarzy i również płatność, dostęp to, który proponuje nam NFZ jest bardzo ograniczony. Pacjenci często muszą niestety płacić sami. To jest problem. Bardzo dziękuję Pani profesor. Dziękuję bardzo również.